Cześć, tu Ewa z bloga lojerka.pl. Na co dzień na moim blogu piszę o tym, że prawo może być ciekawe i przydatne na co dzień, a życie prawnika wcale nie jest nudne. Dzisiaj mam z Wami do pogadania. Wyobraź sobie taką sytuację. Siedzisz sobie przy piwie, kawie ze znajomymi z pracy i opowiadacie sobie o tym, co Wam się przydarzyło na wakacjach. Anka była nad morzem, Michał był w górach, Paweł był za granicą, ktoś tam leżał na plaży, ktoś tam robił coś tam. Opowiadacie sobie różne przygody, które Wam się w czasie wakacji przytrafiły, aż tu nagle jedna z tych osób mówi: wiecie co, a ja próbowałem wyciągnąć 400 zł z kieszeni babeczce, która stała przede mną w kolejce po gofry nad morzem, ale miałem taki straszny niefart i złapali mnie. Wyobrażacie sobie, akurat tam stała policja. I jak reagujesz na takie wyznanie? Czy mówisz z taką potakującą miną, z pełnym zrozumieniem, że kurczę, chłopie, faktycznie miałeś pecha, że też akurat tam stali? Czy mówisz: ej no chłopie, coś jest z tobą nie tak, nie wyciąga się ludziom pieniędzy z kieszeni? A większość ludzi, których ja znam, wybrałaby tę drugą opcję, ale większość też z tych ludzi nie miałaby w ogóle okazji wybierać. Dlaczego? Dlatego, że nie chwalimy się tym, że wyciągamy obcym ludziom pieniądze z kieszeni. Kradzież nie jest powodem do dumy, wręcz przeciwnie, i kradzież takiej kwoty 400 zł jest nawet wykroczeniem. Jeżeli by to była większa kwota, powyżej 500 zł, byłoby to przestępstwo i nikt się tym nie chwali. A jednak jest taka kategoria wykroczeń, która jest powodem do dumy i która jest powodem do tego, żeby się tym chwalić, i to są wykroczenia drogowe. Jechałem 120 na zabudowanym, stali, mało nie straciłem prawa jazdy. Złapał mnie fotoradar, dostałam 300 mandatu. Wyprzedzałam na podwójnej ciągłej, a za mną jechała policja. Wyobrażasz to sobie? Ile razy słyszałeś takie, albo słyszałaś takie zdanie przy rodzinnym obiedzie, przy spotkaniu ze znajomymi, wśród normalnych, zwykłych ludzi, nie w jakimś środowisku przestępczym albo w jakiejś patologii? Są takie wykroczenia, którymi się chwalimy. Dlaczego? Bo łamanie przepisów prawa drogowego to ciągle jest u nas powód do dumy. Przyczynkiem do powstania tego filmu była moja wakacyjna wycieczka w góry, kiedy jechałam 2 godziny w góry i 2 godziny z powrotem. Naszła mnie taka refleksja, że jeździmy na polskich drogach bardzo brawurowo. I ja jeżdżę przepisowo, więc jak dojeżdżam do terenu zabudowanego, to zwalniam do 50 km na godzinę. Jak widzę znak, że jest ograniczenie do 40, to zwalniam do 40. I skutkuje to tym oczywiście, że wszyscy mnie wyprzedzają, nie jeden mi pokaże faka, nie jeden się postuka w głowę, a na przykład zdarzały mi się teraz takie sytuacje, że jechałam na terenie zabudowanym, zwalniałam do 50, za chwilę podjeżdżał autobus, który jechał 30 cm za mną przez całą tą wieś i naprawdę niewiele brakowało. Gdyby jakieś dziecko wyskoczyło mi na drogę, musiałabym gwałtownie zahamować, to miałabym ten autobus z tyłu, brzydko mówiąc, na dupie. W czasie całego tego wyjazdu spotkałam jeden samochód, którego kierowca jechał przepisowo. Było to w okolicach Mszany Dolnej i byłam w szoku, bo jechałam za nim dosyć długo. Wiecie, to nie on jechał za mną, tylko ja jechałam za nim. I on faktycznie, dojeżdżając do terenu zabudowanego, zwalniał. Jeżeli było jakieś ograniczenie prędkości, zwalniał. Ja byłam w ciężkim szoku, ale co się okazało, samochód był na niemieckich rejestracjach i podejrzewam, że kierowca nie był z Polski, chociaż oczywiście nie wiem tego, ale takie są moje przypuszczenia. I widzicie, są takie kraje, w których można czuć się bezpiecznie na drogach i są takie kraje, w których można jeździć przepisowo, i ja chciałabym, żebyśmy do tych krajów aspirowali i z tych krajów brali przykład. No niestety, u nas brawurowa jazda to ciągle jest powód do dumy i do przechwałek. Mało tego, kiedy ja mówię, że jeżdżę przepisowo i kiedy moja rodzina czy znajomi wiedzą, że jeżdżę przepisowo, to często jestem obiektem takich żartów i docinek, często jestem nazywana zawali drogą. Usłyszałam też raz od znajomego, że przez takich ludzi jak ja, jeżdżących przepisowo, jest dużo wypadków na drodze, no bo oni jeżdżą przepisowo i trzeba ich wyprzedzać w miejscach niedozwolonych, żeby się za nimi nie wlec. No i serio? Trzeba? I wiem, że potrzeba jeszcze wiele lat, zanim cokolwiek się zmieni w tym temacie, że potrzeba jeszcze wiele wysiłków, być może kampanii społecznych i wiele niestety złamanych żyć, żeby cokolwiek drgnęło. I wiem, że jeden filmik tego nie zmieni, ale jeżeli chociaż jedna osoba po obejrzeniu tego filmiku zastanowi się, zanim dociśnie pedał gazu, to będę bardzo zadowolona. Jeżdżę przepisowo i jestem z tego dumna. I możesz mi pokazać faka, jak mnie wyprzedzasz, możesz mnie wyśmiać, możesz
uznać, że jestem fatalnym kierowcą, ale wiesz co, ja nie mam takiego poczucia, że mam się czego wstydzić. Staram się jeździć przepisowo, patrzę na licznik i nie udaję, że on nie istnieje. Jeżeli widzę, że przekraczam prędkość, to zwalniam. I powiem Ci dlaczego. Naprawdę są takie przypadki, kiedy 10 mniej, 5 mniej, 7 mniej ratuje życie. I ja spotkałam się z takimi przypadkami w moim dotychczasowym życiowym i zawodowym doświadczeniu, ale nie będę o nich tutaj opowiadać. Natomiast poświęciłam parę dni mojego życia na to, żeby przekopać różne ogólnodostępne, publicznie dostępne orzeczenia sądowe i znalazłam kilka takich spraw, gdzie minimalne zmniejszenie prędkości pozwoliłoby uniknąć wypadku. I chcę, żebyś o nich dzisiaj posłuchał, chcę, żebyś o nich dzisiaj posłuchała, bo może dać to do myślenia. A jeżeli jeździsz przepisowo, to zawsze możesz podrzucić ten film znajomym, którzy nie jeżdżą. Zapraszam. I pierwsza sprawa, o której chciałam Cię powiedzieć, to sprawa rozpatrywana w 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce. Sprawa dosyć przykra. Kobieta jechała samochodem, mijała grupkę osób, w skład której wchodziły zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Miała nieznacznie przekroczoną prędkość na terenie zabudowanym przy ograniczeniu do 50 km na godzinę. Ona jechała, jak wynikało z ustaleń biegłych, między 58 a 63 km na godzinę. Kiedy mijała grupkę tych osób, 3-letni chłopiec wyrwał się osobie dorosłej, z którą był i wybiegł na drogę. Wprost pod nadjeżdżający samochód chłopiec odbił się od pojazdu i w wyniku obrażeń wielonarządowych zmarł. Sprawa wydaje się oczywista. No, chłopiec wbiegł pod samochód, ta kobieta nie mogła nic zrobić, nie miała szans, żeby zareagować, ale jednak biegli po zbadaniu tej sprawy i sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego powiedział, że gdyby ta kobieta zachowała się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, to tego wypadku można by było uniknąć, bo kierujący, widząc grupkę dzieci przy drodze, powinien, stosując się do zasady ograniczonego zaufania, ograniczyć swoją prędkość i ona tę prędkość powinna ograniczyć, nie tylko do prędkości przepisowej, ale nawet i mniejszej. I orzeczono, że gdyby ona jechała pomiędzy 45 a 47 km na godzinę, to mogłaby uniknąć tego zdarzenia. Pamiętajmy, że prędkość możliwa, dopuszczalna, maksymalna prędkość nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną, a kierowca ma obowiązek jazdy z prędkością bezpieczną. Kobieta została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, ale myślę, że to nie jest najgorsza kara. Myślę, że najgorszą karą jest mieć czarno na białym napisane, że no jednak jakaś tam szybka czy zbyt szybka, bo to nie była szybka jazda w takim naszym potocznym tego słowa rozumieniu, ale trochę zbyt szybka jazda przyczyniła się być może do czyjejś śmierci. Takie ograniczenia prędkości mają też bardzo duże znaczenie, na przykład przy dojeździe do skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. I był taki przypadek, kiedy kierowca tira dojeżdżał do skrzyżowania, miał znacznie przekroczoną prędkość, bo jechał około 90 km na godzinę. Dopuszczalna prędkość to była tam 60, ale umówmy się, kto nie jeździ 90 na 60? To jest bardzo popularne, bardzo dużo osób jeździ z taką prędkością. I kierowca dojeżdżał do tego skrzyżowania, z drogi podporządkowanej wyjechała kobieta, doszło do zderzenia. Na szczęście nie było to zderzenie śmiertelne, ale to też wielu osobom wydaje się, że ta sprawa jest całkiem oczywista. No, kobieta wymusiła na nim pierwszeństwo. Ale sąd orzekł, że osoba wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej ma obowiązek wyjechać z tej drogi w sposób bezpieczny, ale z drugiej strony ma też prawo oczekiwać od innych uczestników ruchu drogowego, że zachowują się oni zgodnie z prawem. I że w tej sytuacji, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, ona nie mogła przypuszczać, że ten samochód jedzie z aż tak dużą prędkością, a gdyby jechał z prędkością prawem przepisaną, to ona zdążyłaby z tej drogi podporządkowanej bezpiecznie wyjechać. Kierowca został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. I podobne rozwiązania znajdują też często zastosowanie w sprawach wtargnięcia pieszych na jezdnię. I była taka sprawa, w której kobieta prowadziła samochód, też z przekroczoną prędkością jechała około 80 km na godzinę, tak ustalili biegli. I wybiegła jej na drogę inna kobieta, doszło do potrącenia śmiertelnego. Sądy w pierwszej i w drugiej instancji uznały, że kobieta jest niewinna. Biegli uznali, że kobieta i tak nie zdążyłaby zahamować przed tą osobą, która wtargnęła na jezdnię. Natomiast sprawę rozpatrywał Sąd Najwyższy i oba te wyroki zostały uchylone. Dlaczego? Sąd powiedział, że w takiej sprawie trzeba jeszcze zbadać dwie rzeczy, a mianowicie
czy gdyby ta kobieta jechała z prędkością przepisową, to czy pieszy, który wtargnął na jezdnię, nie zdążyłby czasem przebiec przez tą jezdnię, no i wtedy do wypadku by nie doszło. A po drugie sąd nakazał sprawdzenie, czy jeżeli oskarżona jechałaby z prędkością dopuszczalną i zachowała należytą ostrożność, to nastąpiłby również taki skutek tego wypadku, czy na przykład przez to, że dzięki temu, że jechałaby wolniej, może udałoby się uniknąć skutku śmiertelnego. Była też taka bardzo ciekawa sprawa w sądzie, co prawda w sądzie cywilnym, bo czasami odpowiedzialność za wypadek może być również ustalona na drodze cywilnej. To był przykry wypadek potrącenia młodego chłopca, rowerzysty, przez autobus. Chłopiec na szczęście przeżył, ale wyszedł z tego wypadku mocno poturbowany. Postępowanie karne zostało umorzone, no bo chłopcu, który wjechał pod autobus, nie można było przypisać ze względu na wiek odpowiedzialności karnej. Natomiast do sądu trafił pozew cywilny, odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko kierowcy autobusu, a właściwie przeciwko ubezpieczycielowi, bo wiadomo, że w takich sytuacjach kierowcy rzadko ponoszą odpowiedzialność finansową, przeważnie kryje ich ubezpieczenie OC. Niemniej jednak odpowiedzialność finansowa chyba i tak w takich sprawach nie jest najbardziej dotkliwa. W tej sprawie ustalono, że kierowca prowadził autobus z prędkością nadmierną. Ustalono, że jechał 57 km na godzinę, czyli umówmy się, z taką prędkością, z którą jeździ każdy na terenie zabudowanym, a przynajmniej 95% osób. Prędkość w chwili zderzenia wynosiła 47 km na godzinę. Kierujący podjął manewr hamowania i biegli ustalili, że gdyby on jechał z prędkością przepisową 50 km na godzinę, to i tak tego wypadku nie udałoby się uniknąć, bo nie zdążyłby zahamować, ale prędkość w chwili zderzenia wynosiłaby wtedy 32 km na godzinę, przy oczywiście podjęciu prawidłowych manewrów hamowania. I w tym wypadku ten chłopiec odniósłby znacznie mniejsze obrażenia. Sąd ustalił, że kierowca przyczynił się w 1/3 do poniesionych przez chłopca obrażeń i zasądził w tym zakresie odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. I tak jak mówię, kierowca nie poniósł tutaj odpowiedzialności finansowej. Niemniej jednak, no, czarno na białym było napisane, że to właśnie ta nadmierna prędkość 7 km na godzinę przyczyniła się do tego, że ten chłopiec miał o 1/3 więcej cierpienia. A teraz pomyśl, ile razy zdarzyło Ci się jechać 57 km na godzinę na terenie zabudowanym i czy chciałabyś dostać taki wyrok, w którym będzie napisane, że to Ty przyczyniłeś się w 1/3 do tego, że ten chłopiec musi leżeć w szpitalu i przechodzić operację. I bardzo często jest tak, że mówimy, że mi jest niepotrzebne ograniczenie do 50, bo ja mogę jechać szybciej, ja umiem jechać szybciej. Te ograniczenia chronią nie tylko Ciebie. Te ograniczenia chronią przed zwykłymi błędami, które mogą się przytrafić. Zawsze może się zdarzyć tak, że na drogę wybiegnie Ci dziecko, zawsze może zdarzyć się tak, że ktoś Cię nie zauważy i wyjedzie Ci pod maskę. Być może to jest jego wina, ale jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas popełnia błędy i ograniczenia prędkości mają nas chronić również przed konsekwencjami tych błędów. Ja wiem, że jazda zgodnie z przepisami nie jest u nas powodem do dumy, a wręcz przeciwnie, ale mam nadzieję, że kiedyś coś w tym zakresie się zmieni. I wiem, że jeden filmik tego nie zmieni, ale jak będziesz wsiadać dzisiaj do samochodu i będziesz miał ochotę nacisnąć, czy miała ochotę docisnąć pedał gazu, to zastanów się, czy faktycznie warto. Te 7 km na godzinę mniej może uratować czyjeś życie albo zmniejszyć czyjeś cierpienie. Zastanów się, czy aż tak bardzo Ci się spieszy. Nie wiem, być może jeździsz przepisowo. Jeżeli tak, to serdecznie Ci gratuluję i uważam, że masz powód do dumy. Ale być może znasz osoby, które tak nie jeżdżą. Myślę, że znasz osoby, które nie jeżdżą przepisowo. Każdy z nas zna takie osoby. Udostępnij ten filmik dalej. A jak usłyszysz, że ktoś znowu przy rodzinnym obiedzie chwali się wykroczeniami drogowymi, to możesz mu powiedzieć: hej, to nie jest fajne. Nie masz się czym chwalić. Staram się jeździć zgodnie z przepisami i jestem z tego dumna. Dzięki.